Centrum Kultury STD w Gnieźnie zaprasza na swoje najbliższe wydarzenia. Marzec to miesiąc, w którym ośrodek zorganizuje wystawy i koncerty, Tydzień Kobiet i spotkanie z autorami przewodnika Kasztelania Ostrowska. 1 marca nasza galeria będzie gościła wyjątkowego artystę. Po raz kolejny zaprezentuje Kasperczyk, czyli malarz swojej twórczości bardzo nawiązujący do twórczości Beksińskiego, Salwadora Dali czy Witkacego. Jego surrealistyczne obrazy napawają trochę niepokojem, ale jednocześnie bardzo przyciągają i pobudzają wyobraźnię. Będą to jego najlepsze prace z lat 2021-2024. Będzie to około 20-21 prac, same premierowe, których do tej pory gnieźnianie jeszcze nie mogli zobaczyć. 2 marca odbędzie się kolejna scena młodych, czyli nasz cykl, w którym stawiamy na młodych artystów, którzy dopiero zaczynają swoją drogę artystyczną lub mają już pewne osiągnięcia mimo swojego młodego wieku. Tym razem stawiamy na rap, hip-hop, dlatego podczas pierwszej Rap Night wystąpią lokalni wykonawcy. Yellow and Pale Dread, czyli psychodeliczny rap uliczny, Spankini, czyli bardzo literackie podejście do muzyki, oraz Stefu 322 i Dagger, czyli inspirowany problemem duet nie bojący się ani New Schoolu, ani Old Schoolu. 4 marca rozpoczynamy Tydzień Kobiet, czyli wydarzenia poświęcone kobietom, których kobiety będą bohaterkami. Chcemy pochylić się i nad problemami, i nad taką sferą ducha. I w związku z tym zaczynamy wystawą pod tytułem Portret Kobiety, której wernisaż będzie właśnie 4 marca o godzinie 17, gdzie zobaczymy pracę naszych lokalnych artystów i artystek, poświęcone, który bohaterką jest kobieta z całą jej złożonością. Wtorek i środa to miejsce na dyskusje, na panele dyskusyjne poświęcone kobietom sukcesu. W wtorek o godzinie 17 porozmawiamy o różnych twarzach sukcesu, i tutaj zapraszamy wszystkich. Natomiast w środę o godzinie 10 zaprosimy młodzież na dyskusję pod tytułem Kobieta sukcesu, kręte drogi, gdzie pokażemy, że spotkamy się z kobietami, dla których sukces to droga wyboista, ale chcemy też motywować do tego, żeby nie poddawać się i szukać swojej drogi, mimo jakichś tam wcześniejszych niepowodzeń. Potem jest czwartek. W czwartek od godziny 11 razem ze Szpitalem Pomnik Chrztu Polski oraz ze Starostwem Powiatowym organizujemy spotkanie poświęcone zdrowiu, dbaniu o urodę. Będą dyskusje, będą krótkie prelekcje, będą stoiska promocyjne, gdzie będzie można dowiedzieć się o tym, jak chronić zdrowie, o działaniach profilaktycznych. Zwłaszcza szczególnie chcemy tutaj zwrócić uwagę na wagę zachowań profilaktycznych. No i na koniec 8, ach przepraszam, po południu z kolei zapraszamy na koncert. Koncert orkiestry Dentej pod tytułem Podróż za jeden uśmiech. I będą to orkiestrowe aranżacje znanych przebojów filmowych. I na koniec 8 marca o godzinie 18 zapraszamy na spektakl monodram w wykonaniu Kamili Kamińskiej na podstawie braci Karamazow, i tu bohaterkami też będą kobiety Karamazow, czyli Gruszeńka i pani Chochłakow, które mam nadzieję zadają pytania dotyczące miłości, poświęcenia, zmiany, co nas motywuje do zmian, a co nas przed tą zmianą broni. 14 marca będziemy mieli niebywałą przyjemność gościć u nas autorów nowo powstałego przewodnika. Przewodnika, który wydała Kasztelania Ostrowska. Ten przewodnik nie jest stricte turystycznym przewodnikiem. Owszem, namawia do wędrówek, ale nie mówi tylko o historycznych miejscach i zabytkach, tylko prezentuje bogactwo przyrodnicze naszego regionu. 30 unikatowych miejsc będzie prezentowanych podczas tego spotkania. Co więcej, pojawią się autorzy tego przewodnika, czyli Maciej Jędrzejczyk,
Wojczak przede wszystkim, w asyście Tadeusza Panowicza, czyli regionalisty, pisarza, człowieka, który o naszym regionie wie bardzo dużo i chętnie tą wiedzą się z uczestnikami tego spotkania podzieli. Wstęp oczywiście jest wolny, spotykamy się o godzinie 17. Będzie tu nie lada gratka dla wszystkich, którzy nas odwiedzą tego dnia i będą chcieli wysłuchać o opowieści o właśnie regionie Kasztelanii Ostrowskiej, dlatego że przewodnik jest wydrukowany, jest bezpłatny i będzie można go otrzymać podczas tego spotkania. Na razie nie jest nigdzie kolportowany, także myślę, że to może być fajna inspiracja do tego, żeby wiosną wyruszyć na bardzo niedalekie szlaki, ale w naszej okolicy, i to takie właśnie zielone szlaki. Z kolei 22 marca o godzinie 18 w piątek tradycyjna już cykliczna impreza STD. Zawsze w drugiej połowie marca spotykamy się na urodzinach Jacka Kaczmarskiego. I tym razem odwiedzi nas wokalista, którego może bezpośrednio nie można porównać do Kaczmarskiego, ale tak jak on jest poetą, bawi się słowem, zapowiada się bardzo muzyczny i liryczny wieczór przy takim estetycznym akompaniamencie gitary, być może harmonijki. W każdym razie Jakub Paluszkiewicz to człowiek, który poezją śpiewaną zajmuje się na co dzień, pomimo tego, że poszukiwał źródeł swojej pracy twórczej w bluesie, ożywczym funku, trochę inspirował się piosenkami żeglarskimi i szantami. W każdym razie przekazuje uniwersalne prawdy o człowieku w swojej twórczości, właśnie takich szuka. Często też komentuje współczesność, więc myślę, że tutaj świetnie nawiązuje do idei urodzin Jacka Kaczmarskiego. Wstęp oczywiście też jest wolny, zapraszamy po odbiór bezpłatnych wejściówek. Widzimy się o godzinie 18, 22 marca. Wydarzenia z godzinami ich rozpoczęcia można znaleźć na marcowym plakacie Centrum Kultury STD.